Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś tymczasowe rozluźnienie. Tymczasowe rozluźnienie, bo poluzowano niektóre obostrzenia. Nastąpiło to od 12 lutego, ale o tym tradycyjnie trochę później. Na początek liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa. W sumie od początku potwierdzono 1,605,372 przypadki zakażenia, zmarło 41,308 osób, a 1,354,598 osób wyzdrowiało. Jeżeli chodzi o wykonane szczepienia, to wykonano 2,230,117 szczepień i pierwszą dawkę podano 1,538,737 osobom, a drugą dawkę 691,380 osobom. Jeżeli chodzi o podział przypadków koronawirusa na województwa, jest to stan ze środy 17 lutego, godzina 10.30. Najwięcej przypadków od początku potwierdzono w województwie mazowieckim 200,696, zmarło 5,172. Później jest województwo śląskie 180,202, zmarło 4,419. Wielkopolskie 161,271, zmarło 4,271. Małopolskie 121,932, zmarło 3,252. Kujawsko-Pomorskie 112,719, zmarło 2,639. Pomorskie 111,149, zmarło 2,607. Dolnośląskie 105,109, zmarło 2,539. Łódzkie 102,341, zmarło 2,917. I to są województwa, w których liczba przypadków przekroczyła 100 tysięcy. Najmniej przypadków od początku potwierdzono w dwóch województwach. Drugie od końca jest województwo świętokrzyskie 40,373, zmarło 1,225. Najmniej przypadków od początku potwierdzono w województwie lubuskim 40,153, zmarło 1,083. Od 15 lutego ruszył drugi etap zapisów na szczepienia nauczycieli do 65 roku życia. Teraz wszyscy pozostali nauczyciele mogą się zarejestrować na szczepienie i ta rejestracja trwa do 18 lutego. Do końca lutego również przedłużono działalność szkół i placówek na dotychczasowych zasadach. To znaczy, że klasy 1-3 uczą się stacjonarnie, a pozostałe klasy w trybie zdalnym. Teraz przechodzę do tematu dzisiejszego odcinka, czyli tymczasowe rozluźnienie, bo tak jak już powiedziałem, w zeszłym tygodniu od 12 lutego poluzowano część obostrzeń i jest to rozwiązanie tymczasowe, bo ma to obowiązywać do 26 lutego. No i jak już widać, po pierwszym weekendzie nastąpiło totalne rozluźnienie. Wszyscy chyba już widzieli obrazki z Krupówek z Zakopanego z ostatniego weekendu. To było totalne szaleństwo i totalna głupota, jak się wypowiadają eksperci, no bo jak tu liczyć na to, żeby obostrzenia te, które są teraz zniesione, mogły dalej obowiązywać, to znaczy, żeby hotele mogły być czynne czy stoki narciarskie, jak ludzie zachowywali się w ten sposób i nie tylko w Polsce o tym pisano, bo również na zagranicznych portalach można było to znaleźć, bo w wielu państwach jest zaostrzenie restrykcji, we Włoszech jest przedłużenie zamknięcia stoków, granice Niemiec z Austrią i z Czechami zostały zamknięte, są prowadzone kontrole, mogą przejechać tylko ci, którzy przejeżdżają dalej, którzy nie zatrzymują się w Niemczech. Jeżeli chodzi o granice Polski ze Słowacją, to też niektóre przejścia graniczne są zamknięte. No a w Polsce, w związku z tym, że liczba zakażeń trochę zaczęła spadać, rozluźniono tymczasowo te obostrzenia. No i wyszło jak wyszło. Oczywiście efekt będzie zauważalny dopiero później. Efekt będzie zauważalny gdzieś za jakieś 2 tygodnie. Okaże się, czy ten wypad wszystkich do Zakopanego, że kilka tysięcy osób szalało na Krupówkach bez maseczek, bez dystansu społecznego. No, jakie będą liczby, jakie będą wzrosty. I oczywiście wszyscy potępili to, i Ministerstwo Zdrowia, i burmistrz Zakopanego potępili to. I ile oprócz tego jeszcze było interwencji, bo to nie tyle, że była zabawa na Krupówkach, ale również były rozruby w pensjonatach. Jednak to całe zamknięcie, które trwało już bardzo długo, bo chyba, jak dobrze pamiętam, od kiedy to właściwie trwa, gdzieś chyba od października czy listopada, jednak dało się we znaki. Jak nagle można gdzieś pojechać, można gdzieś się ruszyć, no to wszyscy ruszyli się. I
było to widać, a jeszcze złożyło się to tak, że to był weekend, kiedy były walentynki i do tego jeszcze były zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. To były jakieś przełożone zawody, które się nie odbyły gdzieś w Chinach i przeniesiono je do Polski, bo przecież konkurs Zakopane zazwyczaj był w styczniu i tylko były dwa konkursy, no a teraz kolejne dwa były w ten weekend, więc wszystko się to nałożyło, że cały ten tłum się zgromadził, no i nic na to nie wskazuje, żeby było lepiej. I to nie tylko Zakopane, bo i w innych częściach kraju również jest podobnie, są wszędzie kolejki, na przykład wydawałoby się, że to tylko w weekend będzie, a na przykład we wtorek w Szczyrku kolejka do stoku narciarskiego wyglądała tak. Wszystko bardzo podobnie jak w Zakopanem, to znaczy tłumy. Na początku wydawało mi się, że to jest zdjęcie z zeszłego roku, zeszłego sezonu, no a okazuje się, że jednak to nie jest żaden fotomontaż, tylko tak rzeczywiście było. Było to w Szczyrk Mountain Resort i tam te tłumy się zgromadziły. I co zadziwiające, tłumów nie było przy kasach, to znaczy, że wszyscy te wejściówki na stok narciarski kupili sobie przez internet. Zresztą to teraz wszystko jest popularne, żeby sobie kupować przez internet, załatwiać coś i później tylko pojechać, że to jest najbezpieczniejsze. No ale jednak wiele osób wybrało tę samą metodę, skoro takie tłumy były w Szczyrku. No i to jeszcze potrwa, bo przecież dopiero jeden tydzień będzie niedługo, jak te obostrzenia zostały poluzowane, a jest jeszcze drugi tydzień, więc nie wiadomo, co przez te dwa tygodnie się będzie działo. Oczywiście są apele o rozsądek, są apele o zachowanie reżimu sanitarnego, ale trzeba przyznać, że były kontrole prowadzone w Zakopanem i w innych ośrodkach wypoczynkowych, w hotelach, pensjonatach i tylko dwa uchybienia, i to niewielkie, wykryli inspektorzy z sanepidu, a tak to rzeczywiście branża bardzo dobrze przygotowała się na to rozluźnienie, no bo przedsiębiorcy chcą uratować swoje biznesy, więc przygotowali się do tych wszystkich wytycznych, wszystkich obostrzeń, które muszą zachować, czyli 50% miejsc w pokojach zajętych i tak dalej, te posiłki, które są dostarczane do pokoi i wszystkie inne, i dezynfekcja i tak dalej, że te firmy wywiązały się z tego wzorowo. Chodzi tylko o to, że ludzie nie umieli się zachować. No, oprócz tego składa się jeszcze na to, że jest wzrost zakażeń koronawirusem, bo takie tygodniowe przyrosty, jest to więcej o 1000 niż do analogicznego okresu w zeszłym tygodniu, więc jest to już trochę niepokojące, a jeszcze zwłaszcza po tym, co się teraz działo w Zakopanem, za dwa tygodnie może być wysyp tych zakażeń nowych. No a wyznaczono sobie taki limit, że jeżeli będzie średnia 10 tysięcy, no to znowu wszystko zostanie zamknięte i znowu będą zachęcać ludzi, żeby zostali w domu, tym bardziej, że nakłada się trzecia fala pandemii i jeszcze te odmiany koronawirusa brytyjska i z RPA i inne, które są bardziej szybciej, można się nimi zakazić, więc to wszystko na to się składa, że już jest wzrost zakażeń, a nie wiadomo, co będzie dalej, gdy wszystkie te dane spłyną właśnie po tych wybrykach, które były w ostatni weekend i co się jeszcze będzie działo teraz. Na razie jeszcze nikt nie wini tych zachowań, które były w piątek, bo to za wcześnie o tym mówić. Trochę nakłada się na to to, że szkoły zostały otwarte w trybie stacjonarnym. Może być też powodem wzrostu zakażeń. Otwarto również muzea, galerie sztuki, więc też nie wiadomo, jak to wygląda i skąd dokładnie pochodzą te zakażenia. Ale na razie nie są to zakażenia po tych wybrykach, no ale ministerstwo już ostrzega i z niepokojem patrzy na te wszystkie dane, że to rzeczywiście o 20% wzrasta z tygodnia na tydzień, więc za dwa tygodnie rzeczywiście może być ponad 10 tysięcy średnia. No i z tych wytycznych, które wydano, zanim pozwolono na rozluźnienie tych gałęzi gospodarki, które teraz są czynne od piątku, no to mówiono, że średnia wzrośnie do około 10 tysięcy przypadków, no niestety trzeba będzie znowu wszystko zamknąć. A w pierwszej kolejności na pewno pójdą hotele i pensjonaty oraz stoki narciarskie, tym bardziej, że widać, co się tam teraz dzieje, więc w pierwszej kolejności pewnie zostanie to zamknięte, później pewnie kina, teatry, muzea i tak dalej. I znowu wszystko będzie nieczynne i pewnie tak to potrwa do końca marca, może nawet dłużej, bo później na początku kwietnia jest Wielkanoc i znowu pewnie wszyscy by się ruszyli na Wielkanoc gdzieś do jakichś kurortów, więc w nieskończoność mogłyby być te obostrzenia przedłużane. No, nie wiadomo, jak to wszystko będzie. Eksperci oczywiście na ten temat się wypowiadają, no i wszyscy obserwują te dane, jakie będą napływać przez najbliższe dwa tygodnie. No i pod koniec lutego okaże się, czy to luzowanie jest rzeczywiście tymczasowe, czy może będzie można podtrzymać ten stan o kolejne tygodnie i miesiące. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.